bardzo serdecznie jeszcze raz. W sumie przypuszczam, że mogą być to dwa różne materiały. Znaczy dwa różne. Na vlogi, dwie części, bo mam materiału dosyć sporo i wydaje mi się, że podzielę to. Także dalej akcja wożenie kiszonki ten sam dzień. Teraz aktualnie wozimy do Kazia. Sorry za brudne szyby, ale sami wiecie jak to jest. Przy wożeniu kukurydzy, to gdy jest dosyć ona mokrawa i no i czasami gdzieś tam jak poleci na szybę czy coś, jest dosyć spora wiatr, więc to wszystko wiadomo jak to się odbywa. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Ogólnie co, no niestety mamy kawałek tutaj oddalony od punktu docelowego, przypuszczam, z jakieś chyba 7 km. Mało tego, no niestety, ale jest tutaj dosyć ruchliwa szosa. Jest dosyć ruchliwa szosa, także musimy strasznie uważać jak jeździmy, ale staramy się nie jeździć cały czas tą szosą, tylko odbijamy zaraz na bok w taką poboczną drogę i tamtędy już lecimy na gospodarstwo do Kazia. Także ogólnie też zapraszam do Kazia na vloga, bo coś tam się uda. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek będzie widać przez te szyby na kamerze, bo strasznie jest usypione. Także co, no tutaj właśnie mówię, no tutaj niestety trzeba strasznie uważać. No i co, i my sobie wozimy. Aktualnie nie wiem już ile jeździ zestawu, ale myślę, że będziecie to widzieć na nagraniach, bo jeździ około 5 czy 6 chyba zestawów, no także sporo. Także coś tam też wam nagrałem z placu Mateusza, sami mogliście chyba zobaczyć. No i my teraz tutaj właśnie będziemy skręcać w prawo, żeby, jak to się mówi, uciekać z tej głównej szosy. Z tej głównej szosy, żeby uciekać, to będziemy skręcać w prawo. No elegancko. Tutaj mamy, o, trochę korek się zrobił, ale no niestety tak jest, że to pole jest tak oddalone, no niestety nie zrobimy, dlatego też staramy się dosyć szybko uciekać z tej głównej szosy na taką poboczną, gdzie tutaj prawie że nikt nie jeździ. Także wiecie o co chodzi. No i co, mamy godzinę już w 5:30, zaraz 18:00, a my dopiero zaczęliśmy w sumie z godzinę temu kawałek bodajże 3-hektarowy, z tego co Kazio mówił. Około tam, no nie chcę mówić, nie chcę też wprowadzać w błąd, ale około 3 hektarów tam jest. Albo ponad 3 hektary. Ogólnie z tego co Kazio mi mówił, no to ma do cięcia około 10, tam jest 9,5, tam 9. Ale około 10, dajmy na to. No i czy dzisiaj będziemy cieli do bólu, nie wiem. Nie wiem, do której tam Kaziu będzie planował ciąć. No także zobaczymy, po prostu się okaże w praniu, jak to wyjdzie. I co? No my sobie lecimy. I w sumie widzimy się może później, będzie coś ciekawego. Bo też nie będę nagrywał cały czas, jak robię trasę, nie? Także no, mam nadzieję, że jakoś urozmaicę te vlogi, żeby wam się fajnie to oglądało. U mnie nie było nic z kiszonki, właśnie z wożenia i w ogóle u siebie coś tam sam nie woziłem. Tak jak już wspominałem, tylko u siebie uwijałem. A tutaj właśnie Kazia woże, także coś dla was też nagram. No i tyle, jutro Bednary, jutro sobota Bednary. Także dopiero zacznę zobaczyć tego vloga, to już będzie po Bednarach.
Także mam nadzieję, że ktoś tam może ktoś tam mnie widział, może ktoś tam mnie obczaił. I co, ja sobie lecę dalej, tu mam takie dwa zakręty, na które trzeba troszeczkę uważać. I co, ja sobie lecę dalej. Lecę sobie dalej. No i co, odezwę się za chwilę. Wcześniej mogą składać kolejne skargi. Spodziewa się pan, że przed wyborami czemu chcesz ze mną walki codziennie? Wystarczy mi jedno na fejmie. Babe, piszę to, kiedy jesteś na rejwie. Nasze kłótnie takie niepotrzebne. Wolę moje złoto na szyi, ciebie w bikini, szyki waniliowej, może te kili. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Cardi i Nicki. A to nie jest łatwe, jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy. Chyba się oświadczę. Się bawi całą noc, nie starcza im czasu, żeby kochać. Z pękniętego telefonu proch puszczę się na skórze tak jak broka. To kiedy będziesz miała tego dość? Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach. Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd. Widzę to po twoich dużych oczach. Drogowe, twoje duże oczy znów mylą mi drogę. I tak mnie to wkurwia, że znowu jest kłótnia. Robisz ze mnie durnia u swoich znajomych. Ja wiem, że pijano zadzwonisz o trzeciej w noc. Wolę moje złoto na szyi, ciebie w bikini, szyki waniliowej, może te kili. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Cardi i Nicki. A to nie jest łatwe, jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy. Chyba się oświadczę. Się bawi całą noc, nie starcza im czasu, żeby kochać. Z pękniętego telefonu proch puszczę się na skórze tak jak broka. To kiedy będziesz miała tego dość? Zadzwoń do mnie, a
zapomnisz o kłopotach. Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd. Widzę to po twoich dużych oczach. Wszystko w porządku, ten typ tak ma.